Trwamy w radości wielkanocnej, płynącej ze zmartwychwstania Pańskiego. Ewangelia dzisiejszej niedzieli opisuje scenę, w której Chrystus przygotowuje apostołów na swoje odejście z tego świata, które dokona się przez mękę i śmierć na krzyżu, a dopełni się we wniebowstąpieniu. W scenie tej ukazuje się jako dobry pasterz, który nie pozostawia bez opieki tych, którzy mu ufają, którzy słuchają jego słów i idą za nim. Jezus obdarowuje swoich uczniów nowym przykazaniem, przykazaniem miłości. Mówi: daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Po chwili dodaje: po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. I chociaż te słowa wybrzmiały prawie 2000 lat temu, to są aktualne i dzisiaj. Dotyczą mnie i ciebie. Wszyscy jesteśmy wezwani do bycia świadkiem i uczniem Chrystusa w naszych rodzinach, w szkołach, w pracy, na ulicy. Przede wszystkim świadczyć możemy słowem, głosząc wspaniałe dzieła Boże, cud zmartwychwstania, czy chociażby opowiadając o naszej przyjaźni z Panem Bogiem. Same słowa jednak nie wystarczą. Za słowem powinien iść przykład. Dlatego tak ważne jest praktykowanie uczynków miłosierdzia. Uczynków pełnych miłości i troski. Mając oczy i serce otwarte na potrzeby bliźnich, z pewnością nie zabraknie nam okazji do spełniania tych dobrych czynów. Dziś tak wielu ludzi słabych i potrzebujących mieszka pośród nas. Żeby im pomóc, wystarczy czasem krótka rozmowa, życzliwy uśmiech, a niekiedy milcząca obecność. W tym nadzwyczajnym roku miłosierdzia szukajmy inspiracji w uczynkach miłosierdzia względem duszy i ciała. Niech one będą podpowiedzią dla nas, gdy nie wiemy, jak służyć naszym braciom na wzór Chrystusa. Popatrzmy także na Maryję, jako na doskonały przykład służby drugiemu człowiekowi. Ona wszystko wykonywała z myślą o Bogu i z bezinteresowną miłością. Przywołajmy chociażby scenę podróży Maryi do świętej Elżbiety, mającej porodzić Jana Chrzciciela. Brzemienna wtedy Matka Boża poszła do swojej krewnej, aby jej pomóc. W tamtych czasach nie znano jeszcze środków transportu, podróżowano pieszo. I Maryja, będąc w ciąży, mogła się usprawiedliwić, mówić, że daleko, że ciężko, że niebezpiecznie. Ale przynaglana miłością bliźniego poszła z pośpiechem w góry do ciężarnej Elżbiety. Maryjo, ucz nas dzielenia się na co dzień tym, co mamy najcenniejsze, czyli miłością z napotkanymi ludźmi.